Drony są obecnie dość popularne i w zasadzie każdy może z nich korzystać. Jak się jednak okazuje, czasami są one w stanie nagrać coś, co trudno jest logicznie wyjaśnić. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich niepokojących nagrań. Zapraszam do oglądania. W październiku 2016 roku pewien mężczyzna wybrał się na pole kukurydzy, aby nagrać kilka ujęć z drona. Jednak to, co zarejestrował, wprawiło go w osłupienie. Jego nagranie zaczyna się od spokojnego widoku na ogromny obszar pokryty bujnym polem kukurydzy. Jednak gdy dron dociera do środka pola, pojawia się tam dziwna postać patrząca prosto w obiektyw kamery. Operator drona myślał, że może to być zwykły strach na wróble. Jednak nagle istota ta poruszyła się. Okazało się, że był to prawdopodobnie człowiek przebrany za klauna w pomarańczowej koszulce, który z niewiadomych przyczyn zaczął uciekać i ukrył się gdzieś w gęstym lesie. Czy był to jakiś poszukiwany przestępca? A może ta osoba naprawdę myślała, że jest strachem na wróble? Ten niepokojący materiał z drona nakręcony na pustyni w Portugalii ukazuje coś dziwnego. Ciężko stwierdzić, co to dokładnie jest. Wygląda to nieco jak zdeformowane zwierzę lub istota pozaziemska. Materiał ten został nagrany w połowie sierpnia 2016 roku i widać na nim gigantyczną, humanoidalną postać z garbem idącą pośrodku pustyni, która znika za krzakami po tym, jak została zauważona. Niektórzy twierdzą, że to jakiś pustynny zombie, chociaż wielu ludzi twierdzi, że bliżej mu do kosmity. Możliwe, że jest to jakaś zagubiona osoba, która od lat snuje się po pustkowiu. Czasami dron jest w stanie nagrać pewne niebezpieczne zdarzenie. Uchwycone w styczniu 2022 roku, to 19-sekundowe nagranie pokazuje drona przelatującego między ośnieżonymi drzewami na ścieżce. Niespodziewanie w kadrze pojawia się dość wyjątkowa sytuacja. Widać na nagraniu brązowego niedźwiedzia, który właśnie goni jakiegoś człowieka. Kiedy kamera zbliżyła się do pościgu, niedźwiedź zrobił sobie krótką przerwę, zauważając drona. Odwrócił się, aby rzucić okiem na dziwne latające urządzenie i szybko wznowił pościg. Mimo że w internecie krążą plotki o tym, że nagranie to jest sfabrykowane, to okazało się, że niedźwiedź ten to w pełni wyszkolone zwierzę o imieniu Tom, które wybrało się na przebieżkę ze swoim trenerem po lesie. Na nagraniu wyglądało to jednak dramatycznie. Z kolei to nagranie pochodzi z Kanady. Pewien mężczyzna, Andrew Dawson, uchwycił na filmie coś, co wygląda na ogromną postać stojącą na szczycie góry i chodzącą po jej wierzchołku bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Ten dziwaczny i nieco przerażający widok został uchwycony w prowincji Alberta, kiedy dwóch mężczyzn podczas swojej rutynowej podróży zauważyło coś niezwykłego, wystającego z masywnej góry. Chociaż postać ta wydaje się być jakimś cieniem, ludzie sądzą, że może należeć do plemienia olbrzymów, rdzennych dla tych gór. Jaka jest prawda? Chyba nigdy się tego nie dowiemy. Pewien mężczyzna imieniem Josh, będąc na polowaniu około 14 km na zachód od Tunica w stanie Mississippi, dostrzegł niezwykłą postać o ramionach przypominających goryla. Postać miała też ręce jak u jakiegoś niedźwiedzia. To nie było zwykłe zwierzę. Nagranie pokazuje ogromną istotę, prawdopodobnie zajętą poszukiwaniem czegoś do jedzenia tuż przed wielkim, wydrążonym pniem drzewa. Według Josha ta tajemnicza postać mogła być znaną lokalnym mieszkańcom florydzką wielką stopą. Niestety nie udało się uchwycić twarzy tej istoty, nadal więc nie wiemy, czym była ta wyjątkowa bestia. W stanie Idaho w USA zarejestrowano kolejne tajemnicze zjawisko.
Wygląda to jak latający gad, który, jak sądzono, żył około 160 milionów lat temu. Co więc robi on tu współcześnie? Jak widać, posiada ogromne skrzydła i długi, dziobaty pysk. Wielu twierdziło, że jest to pterodaktyl, skrzydlata jaszczurka, znana jako pterozaur, która niegdyś żyła pośród dinozaurów. Jednakże niektórzy twierdzą, że to nic innego jak zdalnie sterowany model samolotu, zabawka lub dron. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Z kolei to nagranie pochodzi z 2018 roku. Przedstawia dość upiorny obraz terenu wypełnionego tysiącami ściętych drzew. Klip pochodzi z jeziora Catchless w stanie Waszyngton, które latem 2014 roku zostało wystawione na działanie silnej suszy, prowadząc do wyschnięcia i odsłonięcia wszystkich pni drzew. Drzewa te nie zostały jednak ścięte niedawno. Jak się okazuje, miało to miejsce aż 100 lat temu. Ścięto je z nieznanych powodów, a ich pnie zachowały się, ponieważ przez większość czasu były pod wodą. Ponieważ poziom wody obniżył się wystarczająco tego lata, na powierzchnię wyłonił się cały las pniaków. To tajemnicze nagranie drona z Chin pokazuje grupę drewnianych trumien wiszących na skalę. Choć wygląda to dość przerażająco, według legendy Igoroci wierzyli, że człowiek powinien odejść z tego świata w taki sam sposób, w jaki do niego przyszedł. Dlatego w dawnych czasach Chińczycy wieszali trumny, wierząc, że im wyżej zostaną one umieszczone, tym większa szansa, że duchy zmarłych osiągną wyższy stan w zaświatach. Dziś można tam znaleźć około 130 trumien mierzących do metra długości, wiszących na klifie, które można datować nawet na 1200 lat. To niezwykłe nagranie drona uchwyciło coś niepokojącego. Ogromną, trójwymiarową rzeźbę śpiącego niemowlęcia, leżącego na ziemi na pustyni Gobi w Guangzhou w Chinach. Znane jako dziecko ziemi lub syn ziemi, niemowlę niesie ze sobą życzenie ochrony naszej matki natury, interpretując, że wszyscy ludzie są dziećmi ziemi. Rzeźba niemowlęcia ma około 15 metrów długości i 9 metrów wysokości. Została ona wykonana z czerwonego piaskowca z wykorzystaniem technologii 3D przez artystę Donga Shubinga i stała się nowym, kulturowym punktem orientacyjnym dla szlaku jedwabnego. Z pewnością na żywo robi jeszcze większe wrażenie. W listopadzie 2021 roku, w czasie gdy setki hinduistycznych wiernych miało wykąpać się w rzece Yamuna, aby uczcić święto Chhat Puja, na jednej z najświętszych rzek Indii pojawiły się ogromne ilości piany. Choć wyglądało to dość ekscytująco, tak ta biała piana była w rzeczywistości zanieczyszczonymi, nielegalnymi odpadami przemysłowymi i nieoczyszczonymi ściekami. Jednakże nie mając innego sposobu, aby podziękować Bogu Słońca za obdarowanie życiem ziemi, ludzie zdecydowali się zanurzyć w tych piankowych chmurach. Nagranie pokazuje, jak kobiety kąpią się i modlą wśród zanieczyszczonych i toksycznych wód Yamuny. Ostatnie nagranie, jakie dla Was znaleźliśmy, przedstawia proces karmienia uwięzionych psów po erupcji wulkanu, która miała miejsce w górzystym regionie Todoki na hiszpańskiej wyspie La Palma. Kilka bezdomnych psów zostało zauważonych uwięzionych w popiołach podwórka. Psy były odcięte od świata przez płynną lawę. Ponieważ niemożliwe było dostanie się do nich, ani nawet wlecenie w ten obszar wypełniony gorącym gazem helikopterami, na ratunek przyszły drony, dostarczając psom paczki z jedzeniem, aby te mogły jakoś przetrwać. Na nagraniu widać, jak psiaki podnoszą głowy, idąc w stronę jedzenia. Na szczęście po czasie zostały one uratowane i przetransportowane w bezpieczne miejsce. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach.
Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!